Żeby nie było, że w naszej kuchni to tylko bób i bób, więc Piotr Kucharski upiekł piękne, pyszne ciasto drożdżowe z agrestem i porzeczkami. Bob tak. Kucharski. Ale ja chcę wrócić do tego bobu, bo ostatnie wejście przegadaliśmy całe o owocach. Jak się je i zrywa i za ile. No dobra, robiliśmy. Biorę na siebie tę winę. Podsumowanie. Ten pieczony bób będzie zestaw obowiązkowy, czy nie? Nie, wiesz, z całym szacunkiem i miłością do tego, co wychodzi spod twoich łap, to pyszny. Tylko, że wiesz, ślizga się. No serwetka. Ach, butelka może się wysunąć z rąk. No, chociaż jak zestaw obowiązkowy kilka... wieczorem. No nie, ale bo trzeba się oblizywać po każdym tym. Poza tym, wiesz, mam technikę. Wziąłem do rąk, nadgryzłem i już mi leciał, wiesz, w dół. No tak. No. Ale dobra, tu chcę pochwalić Piotra za to, co tu sałatka. Państwo widzą. Sałatka z bobu. Zostało tylko tyle, obrany. Było dużo więcej, ale Ania wszystko zjadła. I tu jest, to jest świetny pyszne. Dodatek do na przykład pieczonych mięs, do grillowanych. Sama ta sałatka, to jest tam tyle smaków, że ja myślę, że nawet jak ktoś ma kanciaste kubki smakowe, no to mu zasmakuje, tak? Bo tam są i bób, i suszone pomidory, i świeże, i cukinia podsmażona. I ostatnia rzecz z bobem. A i kurczak jako dodatek, dużo czosnku. Tak? Tak, wszyscy nie, dzisiaj nas odwiedzają. Mocno czosnkowy. Odwiedzają, to mówią o tym czosnku. Mocno czosnkowy. Ostatnia zupa krem z młodych ziemniaków. To jest całkowicie inny smak, bardzo delikatny niż stare ziemniaki. Tak ci wyszło, że można łyżkę postawić, muszę ci powiedzieć. No tak, bo miałem mało wywaru, nie chciałem jej rozcieńczać za bardzo, ale bób się znajduje do góry, jest podsmażony z odrobiną czosnku oczywiście, jakoś dzisiaj, nie wiem, wszędzie jest czosnek oprócz ciasta. Cebulki posypane, może być dymką albo szczypiorkiem, że takie odświeżające coś element. Ile jeszcze bób pociągnie świeży? Jeszcze jakiś czas, spokojnie, jeszcze miesiąc, ale teraz jest najlepszy. Zdecydowanie, bo jest taki najmłodszy, najlepszy. Piotrze, oby nasi zwyciężyli, z tym pozdrowieniem cię zostawiamy. A niech Bób będzie z tobą. Ugotujemy im Bobu za to. Niech Bób będzie z nami po prostu dziś wieczorem. Za chwilę się z Państwem zobaczymy ponownie, ale tylko przypominamy, że za moment też finał naszej loterii.